4. Cześć, witajcie z tej strony Boruś i to kolejny odcinek z FIFA 16. Dzisiaj to już taki drugi w piąteczek, takie nasze piątkowe popołudnie z Mister Adam o 15 oczywiście. Siemaneczko, siemaneczko. No i tak, żeby nie było, ostatnio był Real Madrid, halo. I było tak, że wiecie, no kibice są Realu i są Barcelony, także żeby nie było źle, dzisiaj zagramy sobie Barceloną. W kolejnym odcinku piszcie, kogo właśnie chcecie, bo widziałem dużo polskiej ligi się pojawiło i Bayernu też, także lecimy sobie dalej. Zobaczymy ogólnie... Ty, poczekaj, no pomarańczowy, mi to tak, no nie bardzo. No dobra. To weź niebieski. Kurde, ładne. Dobra, weźmiemy niebieski. Przekonałem. I takie szybkie tutaj teraz zmiany. No i witamy na Camp Nou. Dobra, co będziemy tak gadać? Cześć, witajcie, jedziemy z tym. Dawaj, ja dam przewijać, co się tutaj będzie. Tak, proszę, coś słuchawki mi coś nie leżą dobrze. Nie leżą ci? No to co? No, podanie dzięki ciekawym. Kurczę, normalnie ja bym grał teraz ku czci Manchester United, który walczy z Liverpoolem o wejście do Ligi Europejskiej kolejnej wersji. Aj, szkoda, nie pykło mi to. Ale tutaj, ale już, bo ja mogę powiedzieć tylko, że moja Borussia już wygrywa 4-0 i to prawdopodobnie będzie pogrom w dzisiejszym meczu. I widzimy, ja... O Jezu, marzy mi się finał właśnie Liverpool, przepraszam Adam, ale marzy mi się właśnie finał Liverpool kontra Borussia Dortmund. I myślę, że jeśli nie trafią na siebie wcześniej, to taki finał właśnie będzie, bo naprawdę to co grają... Spalony, właśnie mówię, czemu tak długo wyczekiwał. Właśnie. Ej, czemu w ogóle Neymar mi tak równo z piłką biegł? Bo zawsze przeważnie oni mają jakieś pewne zejścia, co nie? Ale easy. O, Jordi. Alibaba. Kurde. O, dzięki. Czuję, że... Dobra, jeżeli ja nie będę teraz gadał, chwilę się skupię, jeszcze na pierwszą bramkę i później sobie porozmawiamy. Kurwa, zjebałem to. Nie w tą stronę pobiegłem. O, podaję w ogóle. Leż. Żrej murawę. Nie podchodź nawet do mnie, bo zostanie... Tylko pozwani w oko. Daleko. Pięknie. Oj, nie pięknie. Ten jak się nakopali się w ogóle. Ja tutaj bardzo bandę przyjebał. Pierdziej tam. Co będziemy się walić? O luju. Mnie rozwalają właśnie te rzuty. Prawda, twoje te rzuty rożne zawsze mi się podobają. Ej, Barcelona ma dzisiaj rywala na poziomie sportowym, rozbiło mnie to totalnie. Nie no, coś ty. No trochę bolek, ja pograłem 10 minut, teraz od 10 minuty bolek zaczyna... Widziałeś ten zwód, kurwa, co cię minął. Krzychu? Ja nam tutaj ładnie na drugie skrzydło się przeniósł, gdzie było troszkę wolnego miejsca, co to mogę go pochwalić, ale... ale chciałem już wykombinować coś. Dobrze. I wolny powinien tu być, no kurde. Walka o piłkę, też tak zawsze robię. No bo Messi jest słaby. Sam jesteś słaby. Ale piękne, teraz przedostał się. Nie mogę zmienić. O, najgorsze jest to, że nie mogę w takich momentach... Nie wiem, jak on nie trafił w światło bramki. Chciałem się Neymara, a on jest w lewonożny, co nie? To nie dziwisz. Nie, on dwunożny jest. Dobra. Kurde, no to z wody to mi się tutaj nimi wychodzą. O Boże! Myślałem, że na prostą, na długą, ale Neymar zwolnił i to wszystko się popsuło. O Boże. Ale wyczułem cię tam, wiedziałem gdzie się... Tak mniej więcej możesz do zagrywać do tyłu. A w ogóle, jak to wszystko idzie. O, lecisko leciała. Dobra, no, tutaj. No, easy. Od brawo do brawo. Myślałem, że Der Stegena wziąłeś. Nie, no coś, nie biorę go. Boże, bałem się, że ten Marszczelano walnie główką, bo tak kazałem mu zrobić, co nie? Wiem, może do pustej. No do pustej by pewnie trafił, co nie? Ale nie. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. No żal ty.
Przecież jak on przeczytał 5 minut do tyłu, to pozdrawiam. Dobrze. No będzie Real, to dzisiaj Neymar, Messi, kurde, Dziot. Nie, fajny meczek się zapowiada ogólnie. O Boże, Jordi. Jakim cudem! Ale jest piękna obrona, nie? No. Aż sam się dziwię, jak to wyszło. Ivan Rakitic z Ivanem Rakiticiem. O Boże, ja ciała. Rakitic ma ten okrzot, nie. Tu polew, niestety, źle upadł. Ale spadający liść, kurwa, niczym z jesiennego drzewa. No Boże, ale się teraz odkrycie. Kurwa, powiedziałaś mi coś za czele. Będę pisał flaszki jak Mickiewicz. Flaszki? A nie, najlepszym flaszkowiczem był ten Mrożek przypadkiem? Ale dobra, easy, ja się nie znam. Mrożek? Kurwa, to Mrozu, to on pisał muzykę. Ale zjebałem. O Boże. Nie wiem, wiesz, wiem, że jakiś Mrożek w polskiej literaturze coś pisał, tylko nie wiem, co on flaszki pisał, czy co innego, bo wiem, że coś takiego było. Tylko wiecie o tym, ja już tak dawno do szkoły chodzi, że mogę nie pamiętać, co on robił, ale wiem, że taki człowiek istniał w polskiej literaturze. I chuj, jeszcze twój... Czemu w ogóle z tym scenarzem rozmawiamy o polskiej literaturze, co? Nie, ponieważ bardzo to interesujące sprawy są i mogą dotyczyć wielu losów Polaków będących pod zaborami. Aha, to fajnie, kolego. Piękne podanie. Op, pięknie. Ja pierdolę. Rąbisty obieg. Co się tu gra, nie? Czyli co robi mój bramkarz? Ty w Barcelonie miałeś? A? Miałeś. Ja chyba tak. Ja z Bayernem grałeś. Bayernem, przegrałem Bayernem. O, jak mnie wychło. Pinkę, myślałem, że to do własnej bramki wbije. Jest. Wiem, ale... Kurde, ja nie umiem strzelać, że to wolnie chyba. O to mi chodziło, bo Messi jest dobry, ale możesz go nie wykorzystać. Ja pierdolę wreszcie, już tych słupków było za dużo. No, ostatnia lupka. Pierwszy taki rzut wolny, który podkręciłem obok muru, zobacz. No, udało ci się tym Ej, miałem Busquetsa nie wpuszczać, nie? Ale na arenie treningowej go trafiłem wcześniej i teraz trafił bramkę. No i kurde, zasłużył chyba sobie na to miejsce w składzie. Przepraszam, że nie chciałem cię wziąć, ale fajnie, że się poświęciłeś dla zespołu trafić bramkę. Wiem, że rzuciło się na ciebie stado spoconych mężczyzn. Kurwa, może być szybkie wyrównanie. Wyjebane będzie. Dobra, piłka wyjebana. Bardzo dobrze. Bardzo dobre, długie podanie, ale co się wydarzyło? Gracz Barcelony jakiś faulet, tylko niektóry, aha. No dobra, żeby nie było, ja też będę. Sprawiedliwie, dawaj Rakitica, ma dobre longshoty. Dawaj ty, brawo. Halo, Adam? Tracę cię? Łączność. Stracimy łączność. Ja tak nie potrafię, kurde. Jezu, bo... już myślałem, że tu leci w bramę. Za mocno, nie, już dawno nie strzelam wolnych i po prostu źle mi schodzą. Oj, Sergio, u mnie się nie popisałeś. Co jest ty? O kurwa. W ogóle mój nie chciał odbić, żal. Jakby mi to wbili, wbili mi, to bym się zajebał mi się. Co? Dlaczego on tego nie przyjął, tylko postawił, zostawił? Ja nie wiem. Dziadek. Dobra, dawaj bez zmian lecimy, bo to kurde bardzo ciekawe. Ja przez słuchawkę, bo nie wiem czemu, ale mi na łuszniczki moje coś tam poprzestawiały się. Na łuszniczki? Dobra, no a co ty tam jeszcze robisz? No. Ja piłem wodę, bo tak się rozgadałem przez tego Busquetsa, że masakra. Ej kurde. O Boże! No bo ja to nie rozumiem, czerwona. Dlaczego ty prosił na ciebie nie podać piłki, tylko od razu wybiegłeś. No bo to jest... To jest... Kurwa, jak podrzucił. O Boże! No co, Boże, kurde, nie mam mowy, żeby z pierwszej taką bramkę strzelił, no. Ale bez przesadyzmu. Jakby trochę zmieścił, bardziej wkręcił, to byłaby brama. Kurwa, myślałem, że to mój z Barcelony. Boże. Jaki zwód niepotrzebny. Ja pierdolę. No i? No i bardzo dobrze. Się pytasz co, no i? Zajebiście. Kurwa, raz, dwa, trzy.
O Boże. Jebie, zaraz mi ręce, kurwa. Uderz tą piłkę. Kurna no, myślałem, że... O, ty! Ale szkoda, że tu nie ma nikogo. Kurna, zarąbiście. Ja pierdolę. Jak lepanina, ty. Kurwa, piłkarze Barcelony się mylą. Sam nie wiedziałem, co teraz zrobiłem, ale pozdro. Mas szczera, no. Kurwa, zajebie go. No, żal. Uratował ci teraz, nie wiem, chyba lewym jądrem to. I ty, no, masz szczęście, myślałem. Na dziot. Żebym się wcześniej zabrał do tego biegu, to jeszcze coś by z tego zrobił. O, nie, tak się nie bawimy. Koledzy moi, przyjaciele mojej kozy. O kurwa, co tu się dzieje? Karny. Co? Gdzie? No kurwa, gdzie? Ja pierdolę, jak ja go ciągłem przed polem karnym. Pozdro. Ja pierdolę, mogę zostać. Żal, bo ja go ciągnę przed polem karnym, jaki nurek. No, jak Tadzianurek. Tadzianurek, ja bez zmian lecę. Nie ma to tamto. Jest dobrze, ważne, że jakby to powiedzieć, taki kontakt, bramka kontaktowa. To podstawa. Dobra, kurna, trzeba coś tu robić. Nie znam chłopaków w ogóle, takim młodym bym dał. Dobra, jeszcze... Ja nie daję i nie biorę łapówek. Później, bo zrzucę dwóch ofensywnych, jeszcze tu każdy, to tak ciekawe, jak to uprawia. Kogo tam wymyślił? Ja bierzę tym wykształconym jednak zawodnikom. Ardę Turana też mam za Iwana Rakitića. Może by się tak jakiś kolega. No i... Dobre. Kurna, myślałem. W idealnym momencie klikłem, kurwa, odebranie piłki, nie? Jak to poszło nad głowami, to nie mam pytań. Ale jest dobrze, jest git. Dobrze, ja! Zejdzie i strzela, dobrze, pikę. Niczym Robben. No, ale to jest właśnie typowe. Messi to tak się przeważnie robi. Dobrze. Teraz. Lionel Messi. Chyba po raz pierwszy wyszła mi długa piłka. Pięknie. Szkoda, że nie wpadł w prawo i go nie da. Przesadziłem trochę. Ja rozumiem, że jest kurwa, nie jest jakiś tam, nie wiem, sprinter jak Aubameyang, ale to bez przesady. Zobacz, jak się nad... Żal. I... Dziękuję. Piękna akcja, cudowna wręcz. Jestem bardzo zadowolony z moich zawodników. Wreszcie wygrał. Messi wykombinował cudownie. Mówię, to drugie, jeżeli piłka przejdzie poza ten, to już naprawdę dają sobie radę. Dobra, czemu nie spróbujemy sobie nowych zawodników, jakimi jest Sandro? No ja nie mówię, że nie. Sandro też jest dobry, ale też bym zmienił tutaj dwóch naszych... zawodników, może się przydać, jeszcze zostanie miejsce na trzeciego, który wejdzie tam w ostateczności, gdy będziemy już prowadzić 3-1. Bo ja bongo hejca, nie? Dobra, ale git. Liczymy do końca imprezy. To będzie kolejny mecz. Dawno tego nie robiłem, chciałem zobaczyć, jak to wyjdzie. Oj, zbałem. Dobrze nabiłem. Alexis Vidal. No Boże, co to było za podanie, żal mi cię. Nie chciałbym tutaj nikogo obrażać z mojej drużyny, ale żal mi cię.
kibicom. Leo, 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 Jezus. Dobra, wiedziałem, że spierdzielę. Szmata, na czas. No, nie. Jak prostu, nie? Po prostu klikłem i wiedziałem, że on nie będzie miał do kogo podać i komputer pójdzie w pizdy. Ale git. Jak się nabiłem. O kurwańsko. Żal mi cię. A, wysunąłem sobie dobrze, ale... Masz rano. Centro strzało, jest. Kurwa, mogę uderzać, nie wiem, jakąś banię w chuj, kosmiczne banie. Czemu tak lekko? Żal mi was. Jesteście niby tiki taka klepa jak 150 lat. Tak zjebali. Gra i wychodzi. To już tak późno? No, nie chcę cię martwić, ale masz ostatnie 5 minut. No to był faul. To ty byłeś faul. Wiedziałem, że kurwa, uda się mały, ty pójdziesz. Kurwa, jedziemy na rzut karny. Dla mnie? Co to było? Kurwa, kurwa, 3-0. No dla mnie bardzo chętnie. Pięknie zdążył. Kurwa, było blisko. I co to jest? A, mamy rzut rożny. Myślałem, że wiesz, że ja tak go przelobowałem. Grafikę nożną. Ale, male. O Boże. Ale teraz będzie... Ja! Co? To w ostatniej rzutce, to było jeden na jednego dla niego, gdyby no tu poszedł. To by było jeden na jednego, bo bym fajnie sobie poszedł. No nic, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku, ja wam dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Na mnie. No i piszcie, bo jednak Adam okazał się tutaj być lepszym trenerem ode mnie i wygrał tym swoim ustawieniem, tak, swoją taktyką i wszystkim. No szkoda, że to nie wpadło. No ale ty... O Jezu, bramka. Bramka jak nie dzisiejsza. Dobra, to było na tyle. Dzięki wielkie za uwagę. Do kolejnego odcinka. Piszcie, kim gramy. Trzymajcie się. Cześć. Marka.